Cześć, witam Was z Jaworzyny Krynickiej w Krynicy Zdrój. Przyjechałem do Krynicy, aby nagrać materiał do nowych vlogów. Niestety pogoda nie jest zbyt jackowa i pokrzyżowała moje plany. Ale pomyślałem sobie, że znajdę odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące planów rozwojowych tego ośrodka i tego, co się będzie działo w nim w najbliższym czasie. Więc jeżeli macie pytania dotyczące Jaworzyny Krynickiej, planów na ten sezon, na przyszły sezon, to bardzo Was zachęcam, abyście pod tym filmem w komentarzu wpisali je. Ja postaram się jutro nagrać materiał, w którym odpowiem na Wasze pytania. A przy okazji być może jeszcze uzupełnię Wasze informacje a propos tego, jak będzie funkcjonować Jaworzyna Krynicka w najbliższym i następnych sezonach. Nie tylko zimą, ale także latem. Więc jeszcze raz zachęcam do wpisywania w komentarzach pytań. A przy okazji, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje tego kanału, a chce mieć aktualne informacje z ośrodków narciarskich w Polsce i za granicą, to zachęcam do subskrypcji. Oczywiście łapka w górę i dzwoneczek. Pozdrawiam z Krynicy Zdrój. Do zobaczenia na YouTube.